Marta Szymik-Telesz, Odgłosy Góry Zamkowej. Jesteśmy na zajęciach rytmiki drugiego stopnia i o tych zajęciach więcej opowiedzą nam dziewczyny, które na początek się przedstawią. Hania, Julia, Eiza, Klaudia. Dziewczyny, powiedzcie, jak wyglądają takie zajęcia z rytmiki? Która nam powie? Na zajęciach z rytmiki wykonujemy różne zadania, uczymy się różnych rzeczy, ale uczymy się przez doświadczenie, czyli najpierw musimy coś zrobić, doświadczyć tego, a później nazwać. I są to zajęcia i związane z rytmem, i z polirytmią, i ogólnie z ruchem. Co rozwijają takie zajęcia? Myślę, że na rytmice bardzo rozwijamy koordynację ruchową, ponieważ musimy wykonywać wiele rzeczy naraz, na przykład grać, śpiewać jednocześnie. Na zespole uczymy się też pracy w grupie, ponieważ interpretacje wykonujemy wspólnie. A co jest takim największym wyzwaniem, największą trudnością, właśnie ta koordynacja, żeby to wszystko zgrać? Wydaje mi się, że tak, bo te trudniejsze zadania wymagają bardzo dużo myślenia i trzeba dojść do momentu, kiedy po prostu to wchodzi już w nasze ciało i to myślenie troszeczkę odpuszczamy, i żeby robić to po prostu naturalnie. Lubicie te zajęcia? Myślę, że każda z nas tutaj obecna bardzo je lubi. No wy też, nie wiem czy razem, ale tworzycie zespół, występujecie między innymi w Cieszyńskim Teatrze. Też można było, nie wiem, które tutaj dziewczyny oglądać, podziwiać. Tak, akurat występowałyśmy w tym samym składzie. Co rok on się zmienia, ale można nas tam spotkać. No i czym jest dla was taki występ, kiedy możecie się zaprezentować przed szerszą publicznością? Jest stres? Jest stres, ale wydaje mi się, że też jest po prostu satysfakcja z tego, że coś możemy pokazać, bo tutaj w szkole nie mamy warunków, żeby jakby na normalnym koncercie po prostu wystąpić, więc jest to jedyna okazja. Znacie jakieś ciekawostki na temat rytmiki? Tak, znamy. Myślę, że ciekawostką może być to, że założycielem metody rytmiki jest Jacques Dalcros, jest mężczyzną, a w Polsce rytmika jest bardzo sfeminizowana. No tutaj też skład same dziewczyny. Do jakiego utworu zaprezentujecie nam waszą interpretację przestrzenno-ruchową? Do utworu Mrówki Wojciecha Kilara z filmu Pan Tadeusz. No to zapraszamy. Thank you.